Zobaczcie, więc tak wyglądają wrota do możliwości wejścia na stadion, do tego, żeby odebrać fan ID. Oczekuje na swój numer. Tutaj każdy, kto przyjdzie, dostaje świstek papieru i jest wzywany do kolejnego okienka. Ja mam numer 517, więc muszę podejść do okienka numer 4. Szukam swojego okienka. Czy tu jest numer 4 gdzieś? Jest mój numer, więc przekazałem teraz panu swój paszport i można zobaczyć numerek 517 i też tutaj, dobrze zorganizowane, żadnych kolejek, w zasadzie trwało to 10 sekund. Kolejne panie w kolejce odbierają swoje fan ID, widzimy też pana po lewej stronie, możliwości przyjmowania kibiców są duże, bo jest dokładnie, zobaczcie, 28, 27, 40, 41, 43 i tak dalej, lecimy aż do końca, 60 stanowisk, więc myślę, że przepustowość całkiem spora. Jest też taki mały kiosk, w którym można dowiedzieć się właśnie, jak zwiedzać Petersburg, co jest ciekawe, tak żeby kibice mieli wszystko prosto podane na tacy. Na tej stronie internetowej właśnie można się zalogować przed wyjazdem do Rosji, wprowadzić wszystkie swoje dane i te dane mają od razu już służby graniczne na lotnisku, na przykład w Moskwie czy w Petersburgu, więc one wiedzą, w jakim celu tutaj przylatujemy i dzięki temu dają nam możliwość wjazdu do Rosji, czyli tak zwaną wizę turystyczno-piłkarską, jak to wcześniej w 2018 roku można było powiedzieć. No i teraz oglądamy, co tu się dzieje. Zobaczcie sobie przy okazji, jak tutaj to wszystko jest drukowane. Widać, że jakaś pani próbuje pokazać właśnie, jak się to wszystko drukuje. Część osób na pewno się jeszcze wdraża w ten system. To są w większości, widać, takie młode osoby, studenci albo z jakiegoś ogólniaka jeszcze młodzież. Jest już moje, pani mi właśnie podała, wydrukowana. Na tym identyfikatorze jest nazwisko, pierwsze imię i drugie. Na odwrocie jest nieco więcej szczegółowych informacji. To wygląda trochę jak strona z paszportu, no ale z oczywistych względów nie mogę wam teraz tego za bardzo pokazać. That's everything? Yeah. Ok, perfect, super. Thank you, bye bye. Spasiba. W zasadzie cały proces trwał 4 minuty. Odebrałem już swoje fan ID, jestem gotowy, żeby pójść na pierwszy mecz. Procedura bardzo prosta, taka też myślę, że przystępna dla każdego. Wystarczy przyjść, odebrać właśnie swój dokument. Pokazujemy praktycznie tylko paszport do tego, żeby zweryfikować naszą tożsamość, a resztę robią tutaj bardzo mili i bardzo tacy, no myślę, że też warto podkreślić, dobrze mówiący w języku angielskim Rosjanie, uśmiechnięci, osoby młode, takie, które tutaj dobrze pracują, takie, które tutaj naprawdę też starają się, żeby pokazać Rosję z jak najlepszej strony. Tu kolega, który mnie obsługiwał przed chwilą, już zasubował nas na YouTubie i na fejsie, no i ma wam coś ciekawego do przekazania. Pozdrawiam Polska. I wish only victory to you guys. Love Poland. Thank you very much. Spasiba. Spasiba. Jest duże zainteresowanie tym turniejem, duże zainteresowanie też moją kamerą tutaj dookoła, no bo ludzi z zagranicy to dawno nie było w Rosji przez całą pandemię koronawirusa, aczkolwiek ja to odbieram bardzo pozytywnie, ten kraj zawsze dobrze mi się kojarzył i tak jest też tym razem.